Na początku tej historii byłam szczęśliwą żoną. Mąż, Paweł, i ja mieliśmy razem już 30 lat małżeństwa. Nasz dom na przedmieściach był miejscem, w którym tworzyliśmy wspomnienia, w którym przekształciliśmy się z młodych kochanków w dojrzałe małżeństwo. Wielką radość sprawiał nam nasz syn, Kamil, który właśnie kończył 18 lat. Kamil był moim skarbem, moją dumą i radością. Od momentu jego narodzin starałam się, aby niczego mu nie brakowało. Byłam jego najwierniejszą kibicką, wspierając go w każdym przedsięwzięciu. Widząc, jak staje się mężczyzną, z dumą obserwowałam jego pierwsze kroki w dorosłym życiu. I wreszcie nadeszła ta chwila, kiedy przyszedł do mnie z uśmiechem na twarzy, mówiąc o swojej pierwszej miłości. Słuchaj, mama, zawołał do mnie, wchodząc do naszego przytulnego salonu. Był tak szczęśliwy, że promieniował. Poznałem dziewczynę, mam dziewczynę i jest naprawdę niesamowita. Usiadłam obok niego na kanapie, patrząc na niego z szerokim uśmiechem. To był moment, na który czekałam od lat. Och, Kamil, jak się nazywa? Opowiedz mi o niej, kropka. Kamil rozpoczął swoją opowieść o Emilii, dziewczynie, którą poznał na studiach. Opowiadał o jej urodzie, jej pasjach i jak świetnie się razem bawili. Moje serce naprawdę skakało z radości, słuchając, jak mój syn podziela się swoimi uczuciami. Kocham ją, mama. To jest ta jedyna. Słowa te napawały mnie nadzieją i radością. Być może mój syn znalazł właśnie tę jedyną osobę, która będzie go kochać tak samo, jak ja go kochałam. Czułam, że nasza rodzina jest gotowa na nowy rozdział w naszym życiu. Kiedy Kamil oznajmił, że chce przywieźć Emilię do naszego domu, serce mi zabiło z radości. Nie mogłam się doczekać, aby poznać dziewczynę, która zdobyła serce mojego syna. Przez cały dzień przygotowywałam się do ich wizyty. Zdążyłam wyczarować na kolację jedno z moich ulubionych dań. Kiedy samochód Kamil wjechał na nasz podwórko, serce zabiło mi jeszcze mocniej. Wyszłam na spotkanie z nimi, a uśmiech na twarzy Emilii od razu mnie oczarował. Była urocza, w spokojny sposób emanująca pewnością siebie. Miałam nadzieję, że jest taką osobą, jakiej mój syn potrzebował. Kiedy wszedliśmy do domu, od razu poczułam, że Paweł zaczął kokietować Emilii. Nie była to dla mnie nowość. Od lat znałam jego skłonność do flirtu, ale teraz nie pozwoliłam mu to mnie ruszyć. Skoncentrowałam się na tym, aby Emilia czuła się komfortowo w naszym towarzystwie. Wieczór minął w doskonałej atmosferze. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się i jedliśmy kolację, którą przygotowałam. Emilia okazała się być skromną, miłą i pomocną osobą. Po kolacji spontanicznie zaoferowała się, że pomoże mi w kuchni pozmywać naczynia. Oboje przystąpiliśmy do pracy, a w międzyczasie rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Emilia opowiadała o swoich pasjach, a ja słuchałam, podziwiając jej entuzjazm. Była taką osobą, z którą można było rozmawiać godzinami. Kiedy wieczór dobiegał końca, spojrzałam na mojego syna, a potem na Emilię i poczułam dumę. Było widać, że znaleźli się nawzajem i miałam nadzieję, że to jest początek czegoś pięknego. Wiedziałam, że moja rodzina właśnie zdobyła nowego członka, który mógłby przynieść radość i harmonię do naszego domu. Kilka tygodni minęło od tamtego spotkania z Emilią w naszym domu. Na początku wszystko wydawało się być w porządku. Kamila i Emilii relacja rozwijała się, a ja cieszyłam się, że nasza rodzina mogła przyjąć ją z otwartymi ramionami. Jednak w miarę upływu czasu zaczęłam zauważać coś niepokojącego w moim mężu. Paweł, który wcześniej był tak aktywny w naszym życiu rodzinnym, zaczął być coraz bardziej nieobecny. Kiedy wracał z pracy, nie mówił wiele, a jego myśli zdawały się być gdzie indziej. To nie była typowa postawa Pawła. Byliśmy razem przez 30 lat i zawsze dzieliliśmy ze sobą wszystko. Teraz czułam, że coś między nami zmienia się. Na początku ignorowałam te oznaki. Przecież w małżeństwie bywają lepsze i gorsze dni, prawda? Tłumaczyłam sobie, że Paweł jest po prostu zmęczony pracą lub że może ma swoje własne problemy, których nie chce mi powiedzieć. Starając się nie martwić, skupiłam się na tym, aby wspierać Kamila i Emilię w ich nowym związku. Jednak w miarę jak czas mijał, moje wątpliwości rosły.
Zaczęłam śledzić Pawła i zauważyłam, że często wydaje się być bardzo nieobecny. Nawet kiedy byliśmy razem, jego myśli zdawały się być gdzieś indziej. Było to bardzo niecharakterystyczne zachowanie dla niego. Zaczęłam czuć się coraz bardziej zaniepokojona. Nadchodził moment, kiedy musiałam się zmierzyć z faktem, że coś w naszym małżeństwie mogło się zmienić. Ale jako że byliśmy razem przez tyle lat, starałam się przekonać siebie, że to tylko chwilowy kryzys. Wierzyłam, że jeśli dam mu trochę czasu, wszystko wróci do normy. Było mi trudno uwierzyć, że mąż, który był moją skałą przez tyle lat, mógłby mnie zdradzić. Pewnego dnia postanowiłam, że po pracy odbiorę Kamila ze studiów. To miała być miła niespodzianka, chciałam, żebyśmy spędzili razem trochę czasu i wrócili do domu w jednym samochodzie. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się przez całą drogę, nie podejrzewając nawet, co nas czeka w domu. Kiedy w końcu wróciliśmy przed nasz dom, zauważyliśmy, że coś jest nie tak. Samochód Pawła był na podjeździe, ale drzwi od garażu były otwarte. Spojrzałam na Kamila, który wydawał się równie zaniepokojony, co ja. Weszliśmy razem do domu, trzymając się za ręce. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, było to, że w kuchni panował chaos. Mój mąż Paweł prawie nagi, a Emilia ubrana, ale nie w sposób, który sugerowałby cokolwiek innego niż zdrada. Ten widok był szokujący i nie do uwierzenia. Staliśmy w bezruchu, patrząc na nich przez kilka długich chwil. Nikt z nas nie wiedział, co opowiedzieć ani jak zareagować. Moje serce zaczęło walić gwałtownie, a Kamila dostrzegałam w łzach. To był moment, kiedy zrozumiałam, że mój mąż i dziewczyna mojego syna stali przed nami jako ofiary tego zdradzieckiego obrazu. Nie miałam pojęcia, jak teraz postąpić. Ja i syn stali tam w osłupieniu, a Paweł i Emilia leżeli przed nami na stole. Nie wiedziałam, czy jest coś, co można jeszcze uratować. To był moment, który zmienił nasze życie na zawsze. Kiedy zobaczyłam mojego syna Kamila ze łzami w oczach, jak biegł do swojego pokoju i zamykał się tam, serce mi pękło. To było tak trudne do zniesienia widzieć mojego dziecka cierpiącego w taki sposób. Ale nie mogłam teraz o tym myśleć, ponieważ cała moja uwaga skupiła się na Paul i Emilii. Wrzeszcząc z frustracji, zwróciłam się do Pawła. Jak mogłeś, Paweł? Jak mogłeś to zrobić naszemu synowi? Jesteś potworem. Paweł, wyraźnie przyłapany na gorącym uczynku, próbował wyjaśnić, ale słowa wypływały z niego trudno i bełkotał. Emilia, wściekła i zawstydzona, również próbowała wytłumaczyć się, ale jej słowa były dla mnie bezwartościowe. Wściekłość we mnie tylko narastała, a łzy w oczach Pawła i Emilii nie miały na mnie żadnego wpływu. W tym momencie odczuwałam jedynie zemstę. Wszedłem w konfrontację, żądając, aby opuścili nasz dom natychmiast. Znikać stąd, krzyknęłam, wskazując na drzwi. Nie chcę was więcej widzieć. To jest nasz dom, a wy jesteście tutaj obcy. Paweł próbował jeszcze coś powiedzieć, ale w końcu zrozumiał, że nie ma już żadnej drogi powrotnej. Emilia była zrozpaczona i przerażona, ale obie były zbyt oszołomione, żeby się sprzeciwić. Kiedy wreszcie wyszli, zamknęłam drzwi za nimi i usiadłam na podłodze, zalaną łzami. Wiedziałam, że to nie jest koniec tej historii. Teraz musiałam zebrać siły i zastanowić się, jak zemścić się na tym, którzy zrujnowali naszą rodzinę. Po tym traumatycznym wydarzeniu całe moje życie skupiło się na jednym celu – zemście. Zatraciłam się w planowaniu, jak ukarać Pawła i Emilię za to, co mi zrobili. Klapki na oczach nie pozwalały mi dostrzec niczego poza tą jedną myślą. Każdego dnia spędzałam godziny w samotności, siedząc w naszym pustym domu, wypełnionym tylko żalem i wściekłością. Zastanawiałam się, jak mogli tak mnie zdradzić, jak mogli zniszczyć naszą rodzinę. Ta obsesyjna myśl o zemście wypełniała moje myśli i duszę. Wszystko inne przestało mieć znaczenie. Nawet Kamila, który cierpiał równie mocno, co ja, nie potrafiłam pocieszyć. Skupiłam się jedynie na tym, jak sprawić, żeby Paweł i Emilia odczuli ból i cierpienie, jakie przynieśli nam swoją zdradą. Zaczęłam rozważać różne sposoby zemsty. Czy to miało być publiczne ośmieszenie, czy może jakieś bardziej subtelne działania, które wpłyną na ich życie zawodowe i społeczne? Nie miałam pewności,
ale w moim wnętrzu narastała pewność, że musiałam coś zrobić. Obsesyjnie planowałam, przemyślałam każdy detal i każdą możliwość. Nie pozwoliłam sobie na chwilę wytchnienia, ponieważ każda minuta bez działania wydawała mi się stracona. Nie widziałam już wokół siebie niczego poza tą jedną, nieustannie palącą się myślą o zemście. Mój obsesyjny plan zemsty ogarnął mnie tak bardzo, że nie zauważyłam, jak bardzo mój syn Kamila cierpiał. Jego ból był ukryty głęboko w jego sercu, a ja byłem zbyt zajęta własnym gniewem, by to dostrzec. Byłem ślepa na jego potrzeby, a to było moim największym błędem. Kiedy już miałam wdrożyć mój plan zemsty w życie, znalazłam kartkę w pokoju Kamila. Moje serce zamarło, gdy przeczytałam słowa napisane na niej: żegnaj, mamo. To, co się wydarzyło, nie mogę tego wytrzymać. Ojciec i Emilia za bardzo mnie zranili. Zamierzam skończyć ze sobą. Kocham cię, twój kochany syn. Poczułam, jak cały mój świat rozpada się na kawałki. W jednej chwili zrozumiałam, że moje działania i obsesyjna zemsta zaszkodziły Kamili jeszcze bardziej. Przegapiłam jego desperację, jego cierpienie, jego krzyk o pomoc. Nie było czasu na zastanawianie się. Natychmiast skupiłam się na poszukiwaniach Kamila. Jeździłam po mieście, dzwoniłam do wszystkich jego znajomych, zgłosiłam jego zaginięcie na policję. Nie było znaku życia od mojego syna, a jego słowa na tej kartce wciąż brzmiały mi w uszach. Byłem przerażona myślą, że mogę go stracić. Wszystko inne przestało mieć znaczenie. Obsesyjna zemsta została wyrzucona z mojej głowy, a jedyną rzeczą, którą teraz chciałam, było odnalezienie mojego syna i uratowanie go przed samym sobą. Była już późna noc, a moje serce wciąż waliło się na myśl o moim zaginionym synu Kamilu. W miarę jak godziny mijały, strach i niepewność wzmagały się. Wiedziałam, że muszę go odnaleźć, muszę go uratować przed samym sobą. W końcu, przemierzając miasto w poszukiwaniu Kamila, zauważyłam go na jednym z mostów. Serce mi zamarło, gdy zobaczyłam go tam, stojącego na skraju, patrzącego w przepaść. Nie było czasu do stracenia. Pobiegłam w jego kierunku, krzycząc jego imię. Kamil! Nie rób tego! Proszę, nie rób sobie krzywdy, krzyczałam, zbliżając się coraz bardziej do niego. Kamil, ze łzami w oczach, obrócił się w moją stronę. Był blady i wyczerpany, a jego spojrzenie było pełne bólu i rozpaczy. Odejdź, mamusiu, powiedział chrapliwym głosem. Nic nie możesz zrobić. Ale nie mogłam się poddać. Upierałam się, żeby nie robił sobie krzywdy, żeby nie opuszczał nas tak po prostu. Przez kilka długich minut starałam się przekonać go, że życie ma jeszcze wiele do zaoferowania, że jesteśmy jego rodziną, która go kocha i potrzebuje. Kamil był oporną osobą, ale w końcu zgodził się zejść z mostu. Obaj płakaliśmy, kiedy siedzieliśmy w moim samochodzie i wracaliśmy do domu. Rozmawialiśmy do rana o tym, co się wydarzyło, o jego bólu i desperacji. To były trudne rozmowy, ale konieczne. Teraz musieliśmy razem znaleźć sposób, aby sobie pomóc i naprawić naszą rodzinę. Po tym dramatycznym wydarzeniu, kiedy udało mi się przekonać Kamila do zejścia z mostu, postanowiłam, że nie będę kontynuować obsesyjnej zemsty na Paul i Emilii. Zrozumiałam, że moja rodzina potrzebuje mnie teraz bardziej niż kiedykolwiek. Przede wszystkim postanowiłam pomóc Kamilowi w przezwyciężeniu jego bólu i cierpienia. Zapisaliśmy go do terapeuty, który miał mu pomóc poradzić sobie z traumą, jaką przeżył. Byłam przy nim na każdym kroku, wspierając go i służąc ramieniem do płaczu. Rozmawialiśmy długie godziny, próbując zrozumieć, co go tak głęboko zraniło i jak możemy razem pracować nad jego zdrowiem psychicznym. To nie były łatwe rozmowy, ale były niezbędne, by pomóc mu wrócić do normalności. Obiecałam Kamili, że jeszcze przyjdą lepsze dni, że znajdzie sobie lepszą dziewczynę, która go doceni i kocha tak, jak zasługuje. Musiałam go przekonać, że życie ma wiele do zaoferowania, mimo bólu i cierpienia, które przeżyliśmy. Z czasem, nasze rozmowy i terapia zaczęły przynosić efekty. Kamil zaczął powoli wracać do normalności. Było to trudne i bolesne doświadczenie, ale w końcu zrozumiał, że istnieje szansa na uzdrowienie i nowy początek. Postanowiłam skupić się na budowaniu naszej relacji,
na naprawie tego, co zostało zniszczone w wyniku zdrady Pawła. Ostatecznie zrozumiałam, że moja rodzina potrzebowała teraz mojej miłości i wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. To było nasze wspólne staranie o odzyskanie naszej spójności i odbudowanie naszej rodziny.